Staruczne krzypki. Nigdy ich nie mienił, nie podejrzywą i że mogła mieszkać we takiej nawiedzonej, bezduchej chałupie. Mieszkał we postawionym w 1930 roku bloku i do niedawna nie było w tej chałupie żadnego dziwokiego zgrzypienia, klupania, jamrowania, żaden wiatr nie szlichtował we kominie, żadne asty nie dropali po okna. Blanka infochowo przedwojenna chałupa, czy to była i jest. I nie byłby o tym teroski rozprawił, kiedy nie jeden taki ausdruk, który wypokopili żabodady. Deja vu. Jak ja już sam nie rozrządził festenie mu odczytanie i czytał wszystko, co mi we gracy wlezie. Trafiłem na jeden szykownisty artykel Jacka Danela w polityce i przytrafiło mi się. Miałech te deja vu, co idzie einfach wytuplikować jako odczucie i że teroźnią sytuację już mi się kejsik i kajsik przytrafiła. A było to podleraje tak. Było ci nieskoro na podzim, a można już bez zima, niebocza tego gnał do ostatka. Moja świekra pokulwitała się już do swojej izby, łodrzykała swoje pociorki, moja Elza oglądała te swoje dupelindy, znaczy się brazylijskie filmy, a joch tam coś ich na komputrze klepał. No i był ci to taki blank alfachowy podzimowy wieczór, kiedy to ćmok nastawał w czas, a tracił ci się o szaroku festenie nieskoro. We naszym pomieszkaniu gmitli, chociaż zimni nisko na dworze, jak to na podzim, ale wiele miejno grzbiety moich książek, gryfnoglaska jakiegoś ignopitku na szprycie, maluśki janiczek na szrajptiszu, no i łowoski we tym wszystkim, ten srogachny gruch. Co tam gruch? To na isto nie najlepsze słówko. To był jakiś klank, taki klank, kiedy wytargą noze ze cichości, ze spokojności podzimowej od wieczerzy. To było coś takiego, i że zdało się, co nos to ciągnie za kudły do drugiej izby. Nie był to ci najlicher jednakowoż gruch. To było coś ich między zgrzypieniem, rympieniem a jojczyniem. Coś ich, choby w tosi wyciepował akordion bez okno tela i że działo się to naprzeciw kościoła ze cmentarzem. Było to jak wnętrzne targanie, jak uskargowanie, głośne jak stodiosków. Fukli mi ze moją haźbietką jak łoparzone bezmyślonek przefurgło mi i że prasknął można na stary drewniany zygor Gustawa Beckera ze 1883 roku. A można moja świekra po ćmoku śleciała ze swojego szeslągu i pociągła z nasia nachty ze szklanym blatym i lampecku na tym nachtyszlu. Wkarowali mi wróz do drugiej izby, kaj stoł ten stary beckerowski zygor, zaszaltrował ich wartko krumlojchter, zażiromań, a moja świekra siedziała już na tym swoim przesłonku przelękniono, oby dziobła usłyszała, a we rozdyrgotanym lufcie furt jeszcze te coroski barzi cichszyjsze jowiejczynie. Zygo stercy jak stercą, a ku temu napocznął bić 12. Obzierło mi się tak naokoło po tej izbie, żadnych szkorupów na dyninach, szybunek we całkości, kachlok też sołki i gorki, ciesanej komodzie też nic nie brakuje. Obeszliśmy z raumów, kuchliśmy i na balkon, i na sień, chociaż genał miarkowaliśmy, co to musiało być ze ścianą. Staro jeszcze coś im mrącała, że ten dzioblik na spodku mojej szklonki z jego żołkowym napitkiem, nic ino jakoś ich nieczysto się, usmolony ścigoń, lebo jakoś ich nocnica. Co by nam ci się takie cufale przytrafiali już kiejsi z koży, albo nie z koży, ale nie. To był ten jeden, ino, jedziny ruch. Było ci to jeden, jedziny ślot ducha wetameszny podzimowy wieczór. U niemu stykło i że ino nacajchnował swoje istnienie. A my się spodzioli, jak śleciał rok, i pora miesięcy, bez tym czas zemrzyło się moi świekrzy, a u nas napoczli nam ten nasz wąblok gacić, ocieplać, ku tym ustawiać nowe okna, te stare mnie już przeca bez 70 lat. Trzeba było w doma zrobić jakiś srogi rojmung, stare ląty jeszcze oćwieczy, stare klamoty, wyciepnąć na hasiok, no a mieliśmy we kumorze srogachny szrank, almario robiono bez fachmanów na miara, taką od dylinu ważę do gipsdeki. Tam we tym szranku zamlowaliśmy, kludziliśmy, schroniali wszystkie nasze chwańty. Byli aj mantle skukane na lato, we miechach ze kulkami na mole, na samym wierchu by nasze rajzy, kofry, moje huty. W jednym fachu była staro fleischmaszyna, roztomajte noczenia, werkcojgi, przydajne we chałupie, no i na ostatku moje krzypki.
Stare, moc starucne krzypki ze mittenwalskiej szkoły ze drugiej połowy XIX wieka, kierech erbnu po moim tatulku, a on po swoim, tamten też po swoim. Krzypki szli za moim staroszkiem jeszcze ze Bodzanowic, dzisiejsze Bodzanowice. Mój tatulek tak prawdą nie poradził grać na skrzypkach, ale za to na cii, na laucie grał fajniście. Ja już na isto blangu nich przepomniał, bo chłonych nie miał rodu od czasu, kiedy się moim ojcom osobliwie tatulkowi uwidziało, co symie zrobią artysty. Byli to krzypki miary czy świerci z takiego jaworowego, bergahornowego, świercokowego drewna we drewnianym futrolu, na wtorym kiozdołech się druk da bezima, choby na sunkach, na śrąbikach. Te roski rzech je po latach ujrzał. Wyjmnąłech te skrzypki, ozebrzyłech futrol, a we pośrodku metlanino, niewymówno mirwa, zajty, struny, kiesi grobione ze przyrychtowanych bydlich lelitów, bez tela, tela lod napnięte, naszpanowane na ostatku do kozali swoigo, serwali, zajtenhalter i sztet. To one, deknięte genau wylinionym zielonym zamtym, zawarte we drzewnianej kiście, we starucnej rumpelkastli, pokładzione pod starymi sztebdekami, wydali Zesia ten naisto dziwoki klank tamtego wieczora. Klank na poła muzyczny, na poła już zaś katastroficzny, a tak richtig prognum czyście roznucny i diosecki. Te krzypki byli sprawione jeszcze kasik w latach 50. w takiej pracowni konserwacji zabytku, a już po śmierci mojego tatulka, kiedy już nie musiał deptać do szkoły muzycznej, skukali my jego blangiem boko w tym srogachnym szranku we kumorze. Te roski ale dziwiłek się, zażyrołek na nie, na ta festelnia usiotano lotami drewniano szupa, we wtory mieszką kiejszik snożny, łokludny klank i medikowołek o staroszku józlu, kiery gryfniście poradził grać na tych krzypkach i przy smycu je ze tych jego Bodzanowic bez Breslau, Zobrze, Logewniki, a że sam do Chorzowa. Medikowołek o moich ojcach, w którym się blędziło i że jej synek Ojgin będzie wywołanym we świecie krzypkorzy, o wszystkich moich familiantach, przocielach, w którzy bez wojna krajzowali po świecie, o uciechach wicnych cufalach i o tym całkim rumorze i larmie życio do ostatka już te roski przebrzmiały. Mógłbych te roski powiedzieć za Jackiem Denelem i że mam wrażenie i że to wszystko jest na fix forbaj. Wszystko to śleciało na zola czasu, jak te maszedrony ze karbonu albo jurajskie chroboki. Poczywają tam se tak odległe i niewidoczne i że tak richtig nie istnieją. Ino druk da jakieś ich słóweczko, szpas, jakiś ich niespodziony cufal sprawio i że wracają się z nogła, praskają we ten dziwoki klank, cucą nos we pośrodku jesiennej lebo zimowej odwieczerzy. Somy, somy, wrzescu, będziemy wam srywać, targać zajty, struny we skrzypkach, ściepować obrozki ze ścianów, we kieroś, ci tam rocznica śmierci albo gyburstaku. A wy ani do tych krzypek nie kukniecie, ani nie będziecie boczyć, co to za rocznica. Wszystko przypiszecie blank licho wbitemu hufnoglowi i zatela naszpanowanym krzypkowym zajtom. Moglibyśmy się gorszyć, ale przecież miarkujemy, że za 100 lat i nos tyż nie łominie. Roztomajte zachy, powoz łospłyną się po familiantach i cudzych ludziach, będziecie próbować, klupać, kotkać, a tamte ludzie przygrzują do drugiej izby, kukną pod zofa, zajrzą na zawanszym, rukną łozeryje meble, staną na palcyskach i nic, psińco. Nie argejcie się, nie gorszcie się w ten czas. Unych tyż trefi we swoim czasie te same. Bo jak odali kiejszik stare ludzie, żyć, na isto żyć, to nie znaczy toczkać, a że jako sumeryjo i pieronobicie przyjdzie, ale na umieć się tańcować na dyszczu. Ojgin z Pnioków.